przyroda jest taka brudna. Nie cierpię tej planety. Próbuję utrzymać tu jakiś porządek, a wy zabieracie mnie w takie miejsce. Cuchnie tu mokrym futrem muki. Nie masz poważniejszych problemów? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale nie zostało mi wiele. Za to wciąż mam dumę i zawsze w nią wierzyłem. Dobrze w coś wierzyć. Kiedy gotuję czy zajmuję się jakąś drobnostką, każda mała rzecz to zwycięstwo. Rozumiem. Wiem, że nie wszystko do tej pory szło gładko, znaczy to trochę też jakby moja wina. Ale wolę się skupiać na małych zwycięstwach. Na przykład na tym, że mamy pełne brzuchy. Dbasz o to. Możemy wrócić na Bogano. Może odkryjemy coś dzięki twoim nowym zdolnościom. Ustalam kurs na... Czekaj, lecimy na Datomirę? Dziwne, że Cordova tam poleciał. Musiał mieć dobry powód. Na miejscu nawet nie wychodzę z modliszki. Czerwone słońce pewnie szkodzi skórze. Tu niegdyś był dom potężnej grupy władającej mocą, znanej jako Siostry Nocy. Władały mocą? Co, jak Jedi? Nie. Wiedźmy służyły tylko sobie. Ich moce opierały się na oszustwie, iluzji i manipulacji. Jak ktoś, kogo znałem. Podczas wojen klonów Siostry Nocy dobiły targu z Lordem Sithów, który je zdradził. W końcu niemal wszystkie zostały zgładzone. Datomira to groźne miejsce. Bądźmy ostrożni. Tyle to akurat wiem. Zbliżamy się do naszego koszmarnego celu. No to siadaj, młody. Mój statek, ja w środku, mam ściany, mam Jedi, i wszystko gra. Tak. Kal, masz chwilę? Sporo się wydarzyło od Braki. Ale przed tobą jeszcze daleka droga. Wiedz, że wciąż czekają cię trudne wyzwania. Dam sobie radę. Wiem, na co cię stać, więc nie będę zaprzeczać. Wiem, co trzeba zrobić. Już to robiłem. Kal, nawet najpotężniejsi Jedi... Nie jestem Trigrą. Bez obaw. Wiem, że nie jesteś, nie powiedziałam tak. Nie proszę, byś mówiła cokolwiek. Wszystko w porządku. Serio. Po prostu uważaj, Kal. Tylko tyle. Dobrze, że tam nie staliśmy. Co to jest? Raczej nie będzie przyjazny. Pokaż. Pięknie.
sono slalem deni te lori oli jej. Siostra nocy, praktykująca rzemiosło. Hej, Bidi, tutaj! Przyjrzyjmy się temu. Rzućmy okiem. Tak? Pokaż. Czyli Zefo tu byli. Dziwne. To miejsce jest opuszczone, ale... Wynoś się, Jedi. Jesteś siostrą nocy. Słyszałem, że zginęłyście. Nie wszystkie. Nie masz wstępu na Datomirę. Odejdź stąd. Przykro mi, nie mogę, ale może sobie pomożemy. Szukam... Chwila. Nie jestem wrogiem. Twe czyny temu przeczą. Zaraz. Nie jestem tu, żeby... Jest osłabiony! Gdzieś jeszcze mi doruchasz? Dobrze obejrzał! Rzuć mi z tym, Billy! Ej, Billy! Billy! Przerwać jego leczenie! Dobre uderzenie! Jest ciężko ranny! Nie ukryjesz słabości! Dałaby się pomóc, Billy. Przeciwnik! Dobrze. To nic takiego! Przejdzie się ze strachu! Tylko mi przeszkadza! Luli!
Więcej braci nocy. Tylko na tyle się stać! Jest ranny! Potrzebna pomoc! Nie odpuszczać! Złamać! Nikt nie ma z nami szans. Daj krwawi! Zabić tego obcego! Ej, BD, zerknij na to. A, coś tam było. Daj z tym, Billy.
oddać im bruda! Widzisz z tym? Ruszajmy! Nie otwierają się.
Chcesz to sprawdzić? O, znalazłeś coś. Kolejny tułacz. Widzę, że spotkałeś miejscową siostrę nocy, ale udało ci się przeżyć. O, miecz świetlny. Nie, chowaj go. To wyjaśnia, jak przeżyłeś. Kim jesteś? Nie. Nie ma się czego bać, nie. Tylko podróżnikiem. Badam naturę wymarłych kultur i martwych filozofów. Badasz siostry nocy? Badam wiele rzeczy. Ale tak, ta siostra nocy. No, była ledwie dzieckiem, gdy przyszła tu wojna. Patrzyła, jak ginie cała jej rodzina. Co wiesz o tamtych ruinach? Są niezwykle stare. Siostra nocy i jej wojownicy ulegli czającej się tam potędze. Unikaj ruin, bo spotkacie ten sam los. Od dawna tu mieszkasz? Wystarczająco długo. Ta planeta zaoferowała mi azyl, gdy go potrzebowałem. Schronienie, gdy byłem słaby. Oświecenie, gdy zbłądziłem w mroku. Tak. Tyle wiesz o siostrze nocy. Dzięki obserwacji. Widziałem wiele rzeczy, odkąd tu przybyłem. Co to znaczy? A czy to musi coś znaczyć? Zbyt wiele wielkich umysłów pobłądziło w poszukiwaniu porządku. Muszę już iść. Tracić czujności. Szybko! Nim dojdzie do siebie! Zabiliśmy Jedi, bracia. Obcy na dole! Trzęsie się ze strachu!
Jest tam ktoś? Jedi krwawi! Uważajcie na siebie, bracia! Zawoła o twoją krew! Z tym by się przydał. Można się wspiąć, ale ze sprzętem. Naprawdę przeżyliśmy. Ja bym tego tak nie nazwał. Zamknięte. Ani kroku dalej. Zejdź mi z drogi. Nie. Mówił o tobie prawdę. Kto? Co? Jedi to złodzieje i podli kłamcy. Przynoszą tylko śmierć. Cofnij się. Zabiję cię, jeśli mnie znowu zaatakujesz. O, nie tknę cię. Ale my zabite siostry? One dokonają zemsty. Więcej trupów! Potrzebna pomoc! Pomóż, Bidi! Bidi, rzuć mi z tym. Dużo lepiej, Bidi. Tak? Pokaż! Opuść to miejsce! Thank you.
Lepiej z tym! Daj z tym, Billy. Zapłacisz za ich śmierć. Jak ta siostra nocy za nami podąża? Sir mówiła, że władają mocą. Ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. Oczy i uszy otwarte. Chwila, czy ty masz uszy? Wiesz, co to za latające stworzenie? Obyśmy się nie dowiedzieli. Uderzaj Ej, Bidi, idziemy! Dobrze. Wiedziałem, że tam skoczysz. Zobaczmy, co znalazłeś.
Billy! Nie masz z nami szans! Otrzymać! Kogoś tu ścigano. Zawróć, Jedi. Sprawdźmy to. Brawo! Tyle ofiar, żeby dać przykład. Thank you.
Tu pewnie mieszkają bracia nocy. Tędy? Naprawdę nie ma innego wyboru? No tak, jasne. Z tym by się przydał. Niezła robota. Ścieżka przy bramie?
Billy! Jeszcze jedna z tych istot. Kiedyś była tu arena. Bracia Nocy szanują tylko silnych. Statek się rozbił. Załoga przed czymś uciekała. Zemsta za moje siostry! Potrzebuję pomocy. Billy, mógłbyś? Po prostu musisz wiedzieć, co? O, znalazłeś coś.
Chcesz zajrzeć do środka? Dobra, Bidi. O co chodzi? Wygląda jak kłopoty. Pomóżcie mi, bracia! Mamy tu intruza, bracia! Rozumiem! Możemy wygrać, bracia! Naprzód! Podejść do niego! Giną honorowo! Musimy powstrzymać tego Jedi! Ej, Bidi, idziemy! Możesz tu znaleźć jedynie śmierć. Czekaj, to niebezpieczne!
Chyba go nie ma. Najsilniejsi bracia nocy uczestniczyli w rytuale przejścia, schodząc do legowiska tej istoty. Nie wychylaj się! Nie daj się trafić! No to jeszcze raz! Jak chcą zejść! Strasznie wysoko!
Znowu skok! Dobra, ufam ci. Czego nie mogę powiedzieć o tej istocie? Nie zostawaj w tyle. Gdzie twoje umiejętności? Jest mój! Gotowy na śmierć, Jedi? Mam cię! To mnie nie powstrzyma! Spej się, Jezus! Trzeba to zakończyć! To most do ich wioski. Pewnie się nie spodziewali, że wrócimy. Chyba da się tu wejść po cichu.
Nie miałem pojęcia, że to tu było, kiedy opuszczałem most. Chciałem zobaczyć, co się stanie. Jak wtedy z wycinaczem. Hej, BD, tutaj. Przyjrzyjmy się. Jedi! Tam na górze, intruzie! Coś jest...
Kal, znalazłeś grobowiec? Już blisko, ale zboczyłem z kursu. Gris dziwnie się zachowuje. Zarzeka się, że widział kogoś niedaleko modliszki. Datomira mąci mu w głowie. No, czyli normalka. A ty w porządku? Nie mam zwidów, więc tak. Właśnie wychodzę z wioski braci nocy. Próbuję wrócić na ścieżkę. Wygląda na to, że sobie radzisz. Tak, dajemy radę z Bidi. Tracić go z oczu! Nie ma śladu. Może dopadli go bracia nocy. Nie tracić czujności. To pewnie grobowiec. Przyjacielu, dotarliśmy do grobowca Kudzeta w poszukiwaniu matki. Cokolwiek to było, przepadło. Pewnie. To git. Idziesz na szkolenie? Zawsze. Dobra, widzimy się później. Cześć. Podobno mają przyjść nowe rozkazy. W końcu. Chcę już opuścić tę dziurę. Śpieszysz się?
Mistrzu Topol? Podawanie. Pora na szkolenie. Tak, mistrzu? Dotrzyj do nas i nie każ mi czekać. Świetnie. Następny dowódco. Skup się. Gdybyś był skoncentrowany, przewidziałbyś to utrudnienie. Tak lepiej. Dołącz do mnie. Zaczniemy od szkolenia fizycznego. Ale najpierw rozkazy. Draka bezpieczna. Wkrótce ruszamy do Maegito. Tak. Musisz... Wykonać mistrzu? Rozkaz. Co się dzieje? Coś jest nie tak. Nie, nie! Co się dzieje? Dlaczego dowódca chciał... Padawanie, dzieje się coś strasznego. Klony nas zdradziły. Nie potrafię ci odpowiedzieć. Jeszcze nie. Musimy uciec z tego statku. Szybko. Idź do kapsuł ratunkowych. Korytarzem technicznym. Ćwiczyliśmy to. Pamiętasz? Tak, mistrzu. A co z tobą? Stworzę dywersję i dołączę do ciebie. Jeśli nie będzie mnie, gdy dotrzesz do celu, odleć sam. Znajdę cię na bracie. Zrozumiałeś mnie? Tak, mistrzu. Nadchodzą. Zamknę grodzie, ale jeśli wejdą ci w drogę, nie wahaj się. Idź. I niech moc będzie z tobą. Idź! Idź! Słuchaj, trzeba cię zabić! Przestańcie! Topol się przemieszcza. Potrzebujemy wsparcia. Będę musiał to przeciągnąć. To wszystko bez sensu. Co się dzieje? Widzimy tego Jedi? Ani śladu po tym małym. Szukać wszędzie. Nie mógł uciec daleko. Radia znowu nie działa. Zaraz, co to za hałas? Zostać w pomieszczeniu. Sprawdzę to. Mamy straty. Topol zabił kilka drużyn. Strzelać, żeby zabić. Przyjąłem. Nie rozumiem. Co się zmieniło? Co to było? Ktoś jest w korytarzach. Jestem chyba przy turbowindzie. I wtedy jeszcze tylko kawałek.
tego małego padawana. Jest w turbowindzie. Dam radę. Nie mogę się zatrzymywać. Bierzcie go! Podawanie! Miecz świetlny! Wybacz, mistrzu! Spinaj się dalej. Spotkamy się na górze. Panie ręczny, musisz je uruchomić, jeśli mamy uciec. Tak, mistrzu. Dopadliśmy do pola. Przyślijcie wsparcie. Padawanie, nadeszła pora na szkolenie. Pozwoliłeś mi umrzeć. Masz słabą wolę, brak ci dyscypliny. Nie dołęga. Zawsze będziesz słaby. Tak, masz moją krew na rękach, uczniu.
Jesteś porażką! Biernotą! Zdrajcą! Nie jesteś Jedi! Nie! Zepsuty. Strzaskany kryształ. Bezużyteczny. Chyba nawet tego nie rozumiem. No i proszę. Co tam masz? Nie udało ci się? Ostrzegałem cię. Daj mi spokój. Dać ci spokój? Wydać na pastwę tego groźnego miejsca? Nigdy. Dobra, starczy już tego. Kim ty jesteś? Taron Malikos. Były Jedi. Tak jak ty. Mamy z sobą wiele wspólnego. Wątpię w to. Tak? Przetrwaliśmy czystkę. Moi ludzie mnie zdradzili. Byłem zmuszony ich zabić i uciekłem. W to odludne miejsce. Tutejszy mrok. Niemal mnie pożarł. Ale pokonałem go. Przewodzisz braciom nocy. Tak. O. Te dzikusy szanują tylko siłę. A obaj wiemy, że moc to nasz potężny sprzymierzeniec. Nie. Używasz mocy, by zdobyć władzę. To wbrew wartościom Jedi. To są mroczne czasy. One nas pochłoną, jeśli nie staniemy ramię w ramię. Nie potrzebuję cię. Ale twój miecz świetlny mówi coś innego. Ujrzałeś tam coś, prawda? Coś strasznego. Jest wiele takich miejsc na Datomirze. Dołącz do mnie. A nauczę cię kontroli nad tą siłą. Dołącz do mnie. A nauczę cię kontroli nad tą siłą. Znajome słowa, Malikosie. Siostra Merin, mogłabyś się nie wtrącać? Od tylu lat. Mówiłeś, że Jedi stoją za masakrą, w której zginęły moje siostry. Oto jeden z nich. A ty chcesz, żeby do ciebie dołączył. Musisz się z tym pogodzić. Jesteś zbyt słaba, mała wiedźmo. Słaba. Oszalałeś, Malikosie. Datomira cię zmieniła. A dzięki mojej lojalności udało ci się zawładnąć braćmi nocy. Nie jestem jak Jedi. Siostry nocy z Datomiry nie zdradzają swoich. Nasza więź jest wieczna. Twoje siostry nie żyją! Tak. Otaczają cię ich groby. Niedobrze. Telorioje.
Jesteś głupia! Tej magii nie da się kontrolować! Obaj się nauczycie. Kiedy walczysz z jedną siostrą z Natomiry, walczysz ze wszystkimi! Uciekaj! O nie! Odpala modliszkę! Co się dzieje? Siostra nocy! Wskrzesiła martwych! Gonią mnie! Hola, hola! Prowadzisz ich tutaj? Kapitanie, szykuj się do startu! Zrobił. Martwe wiedźmy pełzają mi po statku! Leć już! Leć! Co się stało? Co z grobowcem? Miecz twojego mistrza. Widziałem. Mistrza Topol. Widziałem, jak zginął. Wszystko moja wina. Karl. Wszystko przepadło. Nie ocaliłem go. Karl, byłeś tylko dzieckiem. Nie. Nie, wiem, że mogłem mu pomóc, gdybym był silniejszy, odważniejszy, gdybym go wtedy słuchał. Mogłem mu pomóc. Wiem to. Karl, czas bym powiedziała ci, co się ze mną działo, kiedy uciekłam Imperium. Przyprowadzili mi Trillę. Gdy spojrzałam jej w oczy, zrozumiałam, co uczyniłam. Była inkwizytorką. Coś we mnie umarło. Straciłam kontrolę. Sięgnęłam ku ciemnej stronie. Zabiłam wszystkich. Co do ostatniego. Z wyjątkiem niej. Przez lata... Nie mogłam sobie wybaczyć. Byłam wrakiem. Miałam w sobie wściekłość. Próbowałam ją zdusić, ale nie mogłam uciec przed sobą. I chciałam już tylko umrzeć. Ale dowiedziałam się o Holokronie. Iskrze nadziei, że jest jakaś przyszłość, że to wcale nie koniec. Wstawaj. Ja nie zmienię swoich czynów, tak jak ty nie uratujesz swego mistrza. To już przeszłość, ale musisz postanowić iść dalej. Jak? Zaczniesz od tego. Zbudujesz teraz nowy.
Kal. Czeka cię próba. Wiem. W porządku. Ale nie tylko tutaj. Każdego Jedi kusi ciemna strona. I bardzo łatwo jej ulec. Cały czas się z nią zmagasz. Nawet po tym, jak odcięłaś się od mocy. To nigdy się nie kończy. I to właśnie ta próba. Ta walka stanowi istotę tego, kim jesteśmy. W takim razie pora dowiedzieć się, kim jestem. Przypominają o tym, gdzie byliśmy.